Cześć kochani, witam Was w dzisiejszym roomtourze. Będzie to roomtour poświęcony tylko świnkom morskim. Zanim powiem o szczegółach tego filmu, chciałabym Wam powiedzieć, że robimy taki mały challenge. Jeżeli pod tym filmikiem do godziny 15 w sobotę będzie 1000 łapek w górę, to w niedzielę wstawiam kolejny roomtour widzów. A jeżeli nie będzie tylu łapek, no to wtedy po prostu za tydzień w piątek. Dodatkowo chciałabym wspomnieć, że zmieniłam trochę sposób oceniania. Już nie jestem taka bardzo lajtowa, że widzę same plusy. Zaczęłam też zwracać uwagę na te wady, bo jednak oczekujecie ode mnie też oceny takiej, która może Wam pomóc coś zmienić, więc myślę, że to będzie uczciwe. Nie będzie już gwiazdek, bo tam były zapytania o to, czemu ktoś ma tyle, ktoś ma tyle. No tak naprawdę to te gwiazdki są tylko takim zwróceniem uwagi wzroku. A cała reszta, mój komentarz jest najważniejszy. Ale żeby nie było, to po prostu będę wstawiała słowne podsumowanie, a do niego będę dodawała, znaczy słowne, na ekranie będzie słowo, że powiedzmy super, albo można coś poprawić, albo wiecie, takie hasła, a do tego będzie dołączony mój komentarz ustny. Mam tak dużo zgłoszeń różnych gatunków i te, których mam na przykład kilkanaście filmików, będę łączyła w grupy i w tym przypadku będą na pewno chomiki i świnki, bo tak dużo tych zwierzaków mam, a te gatunki, które są pojedyncze, na przykład myszki czy konie, będą po prostu wplatane w roomtoury królicze, no chyba, że nagle będę miała wysyp myszek, szczurków i tak dalej, no to wtedy będę mogła to połączyć w jedną serię, żeby te zwierzaki były w jednym filmiku. Przypominam, że dalej można wysyłać roomtoury, dalej można wysłać różne zwierzaki, wszystkie wytyczne są pod filmem, także tam jest naprawdę dobra instrukcja, więc spokojnie jak to przeczytacie ze zrozumieniem, to sobie poradzicie. Od 11 kwietnia nie odczytywałam maili, ponieważ na razie bazuję na tych filmach, które zostały wysłane do 11 kwietnia, także jeżeli Wam nie odpisałam, a Wasz filmik był wysłany od 11 kwietnia do dziś, no to będę dopiero to robiła sukcesywnie i będę odpisywać powiedzmy w przyszłym tygodniu. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że przy tworzeniu, przy ocenianiu, przy sprawdzaniu warunków, jeżeli chodzi o świnki, to pomogła mi w tym Klaudia z kanału Piszczących Lewich, także zapraszam Was na ten kanał. Tam są nagrane specjalnie odcinki właśnie, które mogą pomóc osobom, które nie mają zbyt dobrych warunków lub które mają coś do poprawy, to mogą właśnie pomóc to ogarnąć wszystko, także pod filmikiem w opisie znajdziecie niezbędne linki właśnie do kanału Klaudii, do filmików, ale także z innego zakresu, które uważam, że powinny się tutaj znaleźć. A teraz przechodzimy do roomtourów. Hej, to jest filmik dla Uszytkowej Rady i dzisiaj pokazuję klatkę moich świnek morskich, więc no, będę już zaczynała opowiadać. Tutaj są moje świnki morskie. Słabo je widać, ale są. Tu jest pod tym hamaczkiem zgienek, a tutaj jest ranek. Więc tak, tu mają klatkę metrową koloru zielonego. No i tak, od góry mają wyciągnięty tutaj tą pokrywę jakby, bo wkurzała mnie, a tak mogę zostawić sobie klatkę do ściany i nie zważając na to, że mam tutaj ukośną ścianę. Na klatce znajduje się taka poduszka emoji. Tak, tutaj w dwóch rogach są takie dwa legowiska. To jest teoretycznie takie domopa jakby z Biedronki, ale to jest wygodne i podoba się im. Tutaj są dwa paśniki. Jeden taki zwykły, a tutaj jest kula. O, tylko aktualnie wyżarli wszystkie ściany. Tu są dwa poidełka. Oba są Strix i mają 250 ml. Ich podłożem jakby tutaj do chodzenia jest mata łazienkowa, już do wymiany niedługo. Tak, a pod matą znajduje się pelet drewniany. Tutaj w jednym miejscu jest sobie taki mostek, domek z kartonu i on tutaj jest przecież przyczaśnięty tymi kratami, żeby po prostu nie spadł. Dzień dobry. Tutaj jest taki hamaczek, który jest zawieszony na cztery zaczepy oraz jest wywrócony w drugą stronę, ponieważ z tej strony jest bardziej wygodny. I właśnie pod tym hamaczkiem w środku leży gienek. Tutaj jest również taki klatek przemocowany. To tutaj, jeżeli chodzi o tą większą klatkę, a jeszcze tutaj ma tą ścianę położoną do góry. A jeżeli chodzi o drugą klatkę, która jest tutaj dostawiona,
to tak, znajdują się tutaj miseczki, domek. Jeden, ale tutaj i tak jest drugi jakby. I tutaj mają w sobie w misce, bo jeszcze ich nie wyjęłam, gałązki jabłoni i marchewki te dane rano, tylko że już trochę je właśnie obgryzli. Tutaj z tej strony jest właśnie jakby wywrócone do góry, na drugą stronę, drzwiczki przednie, ale jakoś dają sobie radę wychodzić tędy. No. To jest również takie pudełko właśnie z paletem, żeby, bo ta klatka się trochę do góry podnosi, gdyby tego nie było. I jest przymocowana z opaskami zaciskowymi. W takim pudełku moje świnki mają siano, jednak nie całe, bo się wszystko nie zmieściło. I tu właśnie Franek bardzo się ciekawi tym, co robi, jak Janek śpi. Tu są wszystkie rzeczy moich świnek, a mianowicie takie rzeczy w starym pudełku po karmie. Dawno temu miałam tą karmę. To są nożyczki do obcinania różnych metek i innych takich. Dwa słoiki na rzeczy, stare szelki, których tak nie używałam, łyżeczka i łopatka do żwirku. Tu jest reszta siana, które właśnie się nie zmieściło w tym pudełku. To są dwa pudełka po karmie, która mi się skończyła dzisiaj, po nim będę jechała. A tu jest na żwirek. Boże, na ten. Na różne zioła, które nie mieszczą mi się na przykład w takich opudełkach. Tu mam dwa rodzaje ziół, tu jest właściwie babka ancetowata, a tu są takie zioła i one są z firmy Natural Beat. Tu jest takie pudełko i tu są gryzaczki z Herbal Pet, tu są gałązki jabłoni, tu są dwa puste pudełka, tu jest taka mieszanka zbożowa, a tam dalej są też dwa puste pudełka. Tutaj mam takie też nakładki na mopa, ale ja je dopiero dam później, tylko że teraz mam te drugie, a te są zwykle naprawdę fajne, no i polecam ogółem takie. Dla świnek morskich, dla królików nawet też. No i tutaj jest ich reszta rzeczy. Tak więc to tyle, że miałabym mówić o klatkach moich świnek. No, zapraszam oczywiście na kanał Uszatkowe Rady. No i to tyle, cześć. Pierwszymi bohaterami w tym odcinku był Franek oraz Gienek. Bardzo fajne imiona, naprawdę mi się podobało. Tak samo jak podobało mi się to, że masz naprawdę spory kawałek przestrzeni dla tych świniaków. Najpierw zacznę od tych rzeczy, które mi się podobały, a później dodam to, co ewentualnie można właśnie poprawić. Chociaż przyznam szczerze, że tutaj jakichś rażących błędów nie było, więc za dużego pola manewru, jeżeli chodzi o porady, nie mam. Ale mam takie 3 czy 4 małe rzeczy, które można skorygować. Ale ogólnie całokształt naprawdę bardzo mi się podobał. I fajnie, że jako pierwszy odcinek był taki, który pokazuje, jak świnki powinny żyć. Bo później będziemy mieli kilka odcinków, kilka filmików, które akurat wymagają większej korekty, więc tutaj na pierwszy rzut poszły warunki odpowiednie. Bardzo ciekawa koncepcja z tym, żeby połączyć dwie klatki, bo to zwiększyło dodatkowo przestrzeń świnkom i też mogą sobie tam schodzić. To, co bym poprawiła w tym łączeniu, to zabezpieczenie tych metalowych drzwiczek, ponieważ jak świnka tam przechodzi, może sobie zrobić krzywdę, więc gdybyś to obłożyła jakimś materiałem, może ręcznik, może jakaś, nie wiem, coś innego, jakiś po prostu materiał grubszy, żeby tam świnka nie wkładała łapek, no to myślę, że to by było dobrym pomysłem. No bo jednak bezpieczeństwo świnki przede wszystkim. Da się to zrobić, ewentualnie możesz chyba te drzwiczki też całkowicie zdjąć, ale myślę, że fajniejszą opcją będzie właśnie zabezpieczenie, bo to zrobi taki dodatkowy, powiedzmy, pomost, który ułatwi świnkom przechodzenie z klatki do klatki. Bardzo się ucieszyłam, że zobaczyłam dwie świnki, no bo niestety mnóstwo ludzi wciąż trzyma świnki w pojedynkę, a wiadomo, są to silnie stadne zwierzęta i takim minimum do towarzystwa to jest druga świnka. Im więcej świnek, tym wiadomo, lepsza jakaś tam relacja, większe stadko, to nie wiem dokładnie jak to jest, jeżeli chodzi o ilości świnek, ale na pewno minimum to jedna, a jak ktoś ma więcej i udało mu się stworzyć fajne stadko, to super. Bardzo to jest miły widok, że ludzie potrafią zapewnić tą stadność tym stadnym zwierzętom. Niestety jest to u nas bardzo zaniedbywane, tak samo w kwestii królików, ale to jeszcze minie sporo lat, zanim ludzie zaczną doceniać, zanim zaczną poważnie traktować potrzeby gatunkowe niektórych zwierzaków. I dlatego bardzo się cieszę, że to twoja świnka, jedna i druga, ma zapewnione. Zrobiłaś tam taki domek kartonowy, chyba z pudełka po butach, tak mi się coś skojarzyło.
jest on dosyć mocno barwiony chemikaliami, to jest lakierowane, więc jeżeli masz możliwość, to warto wymienić ten karton na taki, który jest gładki, bez nadruków, najzwyklejszy szary karton, taki jak przychodzą najczęściej paczki. Myślę, że to będzie dużo lepsze rozwiązanie, bo tam widziałam, że świnki sobie to podgryzają, więc żeby im to nie zaszkodziło, to warto wymienić na taki karton bezpieczny w spożyciu. Pokazywałaś sianko, że trzymasz w takim pudełku plastikowym przykrywanym i że tamto drugie trzymasz osobno, bo się nie zmieściło. I powiem Ci szczerze, że to sianko, które się nie zmieściło, jest przechowywane znacznie lepiej, ponieważ jest otwarte i oddycha. Sianko nie powinno być zatykane, tak przykrywane, tak jak tutaj w tym plastikowym pudełku, ponieważ powinno ono oddychać, więc polecam właśnie trzymać sianko w jakimś worku, ewentualnie odkryć to sianko i co jakiś czas je przemieszać w tym pudełku plastikowym, po prostu żeby się jakoś tam nie zaparzyło. Fajne zapasy, bogate, bardzo mi się podobało. Widziałam, że tam masz sporo tych różnych przysmaczków dla świnek, ale wspomniałaś coś o mieszance zbożowej. Nie pokazałaś dokładnie, ciężko mi powiedzieć, co skojarzyło mi się z jakimiś ziarnami zbóż, więc jeżeli to są w takiej formie ta mieszanka jest przygotowana, no to radziłabym się jej pozbyć, ewentualnie wysiać trawkę, bo no niestety świnki nie powinny jeść ziaren zbóż, ale myślę, że w takiej formie wysianej jak najbardziej mogłabyś to swoim świniaczkom podać. Jeżeli ta mieszanka służyła jako karma dla świnek, to powinno się wymienić na granulat dobrej jakości. Granulat zapobiega selektywnemu jedzeniu przez świnki, ale również i przez króliki. Wtedy jak świnka sobie czy królik wybiera, no to już nawet nie jest dobrze zbilansowane, a większość takich mieszanek na rynku polskim niestety ma kijowy skład. Wiem, że na polskim rynku taką popularną karmą dla świnek, takim granulatem, który nie ma w składzie niczego, do czego można się jakoś bardzo przyczepić, to jest Verserelaga Kawia Complete, więc myślę, że taką karmę dostaniesz bez problemu, nie jest ona jakaś bardzo droga i warto by było właśnie tą mieszankę zbożową wymienić na ten granulat. Także moja ocena już jest zakończona. Oj, mój łokieć. Fajnie było oglądać warunki, w których no, tak naprawdę niewiele jest do korekcji i oby więcej osób, które ma dwie świnki, odpowiednie warunki lokalne, bytowe i oby więcej osób, które chcą poprawić życie swoim zwierzakom. Cześć, mój room tour będzie ze świnką morską. Klatka ma 60 cm na 40, obok stoi siano, tutaj stoją pudełka z karmą, na których jest legowisko, żeby jak będzie wychodzić się nie ślizgał. Z lewej strony są kable od grozy do płatkami, obok nich jest pufa z jedzeniem i podkładem pankrecek, bo taką na imię świnka. Dalej są rzeczy, zabawki i rzeczy do higieny. I paśniki różne. Tej karmy nie używam, bo czytałam na internecie, że jest niezdrowa. Więc tak, mamy nadzieję, że nam doradzisz i no i pozdrawiamy. Kolejnym tutaj naszym bohaterem w filmiku jest rudzielec świnkowy. Tak, dzisiaj same świnki, jak się pewnie domyśliliście po tytule. Nie powiedziałaś, czy ta świnka ma możliwość biegania cały czas, czy jest zamykana. Jeżeli jest zamykana, to niestety klatka jest sporo za mała i przydałaby się większa, minimum 100. A jeżeli planujesz towarzystwo, co jest bardzo ważne dla świnek i myślę, że powinnaś to rozważyć, no to docelowałabym już w klatkę 120 cm lub większą, jeżeli masz warunki. Widziałam, że masz tam rozłożony kojec, żeby zabezpieczyć kable i tak dalej. Mogłabyś to wykorzystać, żeby obłożyć tym kuwetę o większym rozmiarze, bo kuwetę kupisz, nie wiem, za 30-40 zł, czasem na Elixie ludzie po prostu oddają większe klatki, na przykład coś jest uszkodzone i mogłabyś po prostu bez jakichś dużych nakładów finansowych zmienić warunki świnki, właśnie obkładając kuwetę tym kojcem, więc myślę, że mogłabyś to rozważyć. Dodatkowo na dno klatki masz rozłożony pelet. Warto by to było przykryć jakąś matą albo drybedem, żeby po prostu świnka nie raniła łapek, ale to też jest tak naprawdę do zrobienia w moment, bo w każdym sklepie z jakimiś rzeczami do użytku domowego, czy Pepco, czy właśnie jakiś większy market, bez problemu taką matę kupisz. Coś takiego jak mata na naczynia, albo mata do łazienki, jak się wchodzi z prysznica. Wiesz na pewno, o co mi chodzi. W poprzednim filmiku dokładnie
była taka mata w obu klatkach, więc już mniej więcej wiesz, o jaką tą matę mi chodzi. Tam pod wyjściem, pod drzwiczkami miałaś rozłożoną poduszkę, żeby się świeńce łatwiej wychodziło. Ja pewnie jako taka osoba przezorna pewnie bym jeszcze obłożyła to czymś z góry, albo czasem się coś przesunie i łapka wpadnie, świnka będzie biegła, cokolwiek, i żeby jej się tam coś nie uszkodziło, więc fajnie by to było właśnie też zabezpieczyć dodatkowo materiałem od góry. Widziałam, że masz dobrą karmę, więc super, plus za dobrą karmę, bo tam nie za bardzo pokazywałaś te zapasy, ale kątem oka zobaczyłam, że jest właśnie Wesele Laga Kawia Complete. W tej szafce koło łóżka pokazywałaś starą karmę, której już nie używasz. Bardzo fajnie, że doczytałaś o tym, że ta karma jednak nie jest odpowiednia i że już jej nie używasz. Ale jeżeli są tam jakieś ziarna, zbóż, to mogłabyś spróbować je wysiać, bo właśnie taką trawkę świnka może jeść i myślę, żeby jej posmakowała. Także co tutaj warto poprawić, to przede wszystkim postawić na towarzystwo dla świnki oraz na powiększenie lokum. Tak do więcej zastrzeżeń nie mam, jeszcze tą matę trzeba położyć na pelet, ale ogólnie jeżeli zrobisz te rzeczy, to na pewno będzie dużo większy komfort dla twojego zwierzaka lub dwóch, jak powiększysz rodzinę o kolejną świnkę. Świnki morskie, które są w osobnych klatkach. Mam nadzieję, że wszystko jest u nich dobrze. Jeżeli znasz się na świnkach morskich, mogłabyś mi troszkę doradzić. Moja świnka jest to Alvin. Jego klatka wygląda tak. Nie spełnia ona niestety oczekiwań, ponieważ ma ona 75 cm na 40, bodajże 7, ale dopiero mam za kilka dni możliwość kupna większej. Ma ona te takie małe drzwiczki, które się otwierają. Świnka ma również paśnik, w którym ma sianko. Tutaj jest cała świnka. Ej, maluchu. Ma on tutaj również poidło. Bardzo się on interesuje telefonem. Ma tutaj on również drugi paśnik. W klatce ma jeszcze gałązkę, taką do gryzienia. I miseczkę z karmą. U góry jest jeszcze jedna miseczka, która niestety nie da się już bardziej umyć. W niej świnki dostają warzyw i ziół. I tak wygląda cała klatka Alvina. Dora spełnia już oczekiwania, ponieważ ma ona 100 cm na chyba też 47, tak dokładniej. Tak ona wygląda. I tutaj widzę, że mój prosiak wywalił rolkę. I w środku ma on matę łazienkową, która jest tutaj taka jakby wyblakła i taka brudna, ponieważ tego się nie da już sprać. Mój tata to prał już kilkukrotnie i wczoraj również to praliśmy. Tutaj jest Teodor. Jest tutaj jego domek, właśnie rolki. Ma on tutaj również paśnik, miseczkę z karmą. To są moje siostry, Teodor ma również swoją miseczkę. Taki skrawek maty i lekarstwa. Jeśli twoje króliki kiedyś gryzły kraty i masz jakiś sposób, który zapobiega temu, to bardzo bym ci prosiła o to, abyś mi go podała. Jedzeniowy i taki czystości, stamtąd właśnie wyjęłam ziółka. Mam tutaj taki koszyk z ziołami. Tutaj były zioła podstawowe, ale mi się na razie skończyły. Mam tutaj suszone buraczki, pasternak, karmę ziołowo-warzywną i zioła uzupełniające. Jest skrzynka z siankiem, które mi się właśnie kończy i muszę kupić. Jest tutaj również ich karma. Karma to jest taki granulat firmy Brit. Pod spodem jest również jeszcze kosz na śmieci, ponieważ dziennie rano prosiaki muszą mieć sprzątaną klatkę. I tutaj mam jeszcze żwirek naturalny, a w środku jest taka niebieska łopatka do sprzątania. Mam nadzieję, że mam dobre warunki dla moich świnek i to tyle. A jeżeli zastanawiałoby się, co to są za właśnie takie te, to jest to cytryna, ponieważ jedna pani w zoologicznym mi powiedziała, że smarowała mu cytryną, ale strasznie mi to poniszczyło klatkę. I właśnie próbuję to myć sama, ale mi to nie wychodzi, więc muszę poprosić mojego tatę, aby mi po prostu umył te wszystkie tutaj zacieki. Mam nadzieję, że moje prosiaki mają dobre warunki. Pa, pa! Tutaj mamy ponownie dwie świnki, tym razem troszeczkę rozdzielone na dwie klatki, ponieważ się gryzły. Ale nie ma tego złego, ponieważ są to dwa samce, może po prostu łączenie przebiegło źle, może była za mała powierzchnia lub inne jakieś powody, ale nie warto się poddawać.
może też nie gryzły się, tylko się ganiały, a ty się wystraszyłaś. Nie wiem dokładnie, jak przebiegało łączenie, więc tutaj mogę tylko gdybać. Jeżeli chodzi o to twoje łączenie, to mogło być tak, że naprawdę na przykład one się po prostu ganiały i lekko podgryzały, to nie była jakaś taka walka agresywna. Po prostu troszeczkę, czasem wiem, że ludzie potrafią spanikować. Dodatkowo ta agresja też mogła wynikać z nieprawidłowego łączenia, ewentualnie naturalne zachowania świnek odebrać jako agresywne. Także tutaj naprawdę ten temat warto przemyśleć i jeszcze skonsultować z osobami, które mają w tym doświadczenie, bo może się okazać, że tak naprawdę nic złego się nie działo i że tym razem ci się uda. Warto spróbować jeszcze raz, żeby zaprzyjaźnić te świnki, no bo jednak są to zwierzęta stadne, a mogłabyś po prostu połączyć te dwie klatki ze sobą i miałyby fajną, większą przestrzeń. Warto zapytać osób kompetentnych z łączenia świnek, może jakieś grupy świnkowe, może jest jakiś blog o świnkach, jak powinno wyglądać łączenie, jak do tego podejść. Sama wiem, że jeżeli chodzi o króliki, to ludzie bardzo łatwo się zrażają, bardzo się stresują, bardzo często nie robią tego poprawnie i potem jest jak jest, że króliki się po prostu nie są w stanie zaprzyjaźnić, więc nie zrażaj się i warto naprawdę spróbować kolejny raz, bo miałabyś po prostu ten komfort, że świniaczki by sobie żyły razem. Tak naprawdę nie miałam się do czego przyczepić, no bo widać warunki odpowiednie. Jedyne co to ta klatka jedna jest za mała właśnie, ale druga już jest ok, więc pewnie masz świadomość, jakie powinny mieć świnki warunki. Ale jeżeli właśnie byś połączyła, no to masz już fajną klatkę połączoną z setki, z 75, więc super i fajnie, gdyby się to udało zrobić. A jeżeli nie, to tam mówiłaś, że właśnie kupujesz klatkę większą, więc po prostu no będzie miała większą klatkę, chyba że połączysz, no to będą miały jeszcze większy wybieg, także super. Tak to sianko było, karma była, woda była, mata na spodzie była, więc tak naprawdę, no cóż, widać, że wszystko jest przemyślane, że poczytałaś przed tym, jak zanim przygotowałaś klatkę dla świnek. Jeżeli świnki gryzą kraty, to warto to ignorować, bo wtedy się, jeżeli reagujesz na to gryzienie, to je wyuczasz, że jak gryzą kraty, to wtedy są w centrum uwagi. Ale jeżeli ignorujesz, one dalej gryzą, to przyznam się, że nie wiem, co ci może pomóc. Ja u królika mojego pierwszego, czyli u Mimi, znaczy pierwszego z tych, co miały poprawne warunki, czyli u Mimi, nakrywałam po prostu klatkę kocem, tak, żeby był przewiew na lewo i prawo, była możliwość oddychania, ale od przodu i tak trochę boki były zakryte, po prostu wtedy ona mnie nie widziała, miała ciemno i spała, że tak powiem, nie miała potrzeby gryzienia. Ale niestety, jeżeli bym reagowała, jeżeli bym ją wypuszczała, jeżeli bym jej dawała przysmak, to ona by się wtedy nauczyła, że za gryzienie ma nagrodę. A tak, no chyba nie chcemy, żeby to wyglądało. Także mam nadzieję, że po prostu zignorowanie tego zachowania lub lekko okrycie klatki kocem czy jakimś materiałem pozwoli wyeliminować ten dźwięk, bo sama wiem, że gryzienie prętów nie jest niczym przyjemnym i ciężko się po prostu wtedy śpi. Także tak naprawdę ode mnie to by było na tyle. Jedyne to, co mogłam ci tutaj doradzić, to tak naprawdę, żeby połączyć świnki od nowa, połączyć klatki, bo całą resztę masz opanowaną, tak trzymać. I mam nadzieję, że łączenie się uda i że po prostu przebiegnie to sprawnie i że będziesz mieć dwie świnki w jednej klatce. Cześć, dziś chciałabym pokazać klatkę mojej świnki morskiej Oziego. Jest to świnka morska Skinny i wyciągnęłam go, dlatego że właśnie przed chwilą skończyłam u niego gruntowe porządki. No i po prostu nie chciałam, żeby tak szybko wszystko narozwalał. Po nagrywkach od razu go wpuszczę. Tak się prezentuje jego klatka. Ma ona 110 cm. Na całej powierzchni klatki znajduje się mata łazienkowa, aby pelec drewniany nie ranił łapek Oziego. Jest to pelet drewniany wymieszany z trocinami. Następnie mamy tutaj zabawki. W skład zabawek wchodzi drewniana gałązka jabłoni, rolka po papierze toaletowym i drewniana zabawka z dzwoneczkiem Strixie. Jest tutaj taki dzwoneczek na sznurku, ale Ozzy go za bardzo nie używa. Tutaj mamy jeszcze jego poidełko, również Strixie. Przechodząc dalej mamy jego małe posłanko zewnętrzne, nad którym jest powieszony paśnik kula Strixie. Ozzy nie chciał jej z normalnego paśnika, więc mamy ten. W skład posłanka wchodzi poduszka z Kitten Love, taka puchata i ręcznik pod
ręcznikiem jest pelet. Następnie mamy tutaj hamak domowej roboty. Jak widać, jest on troszeczkę brudny, także jutro już pójdzie do prania w takie pandy. Dalej mamy zwyczajny domek z kartonu, którego środku jest ręcznik, a pod ręcznikiem znajduje się pelet drewniany. Na górze domku mamy matę łazienkową, żeby Ozjemu nie ślizgały się łapki po dachu domku. Tutaj mamy miseczkę ze śniadaniem Ozjego, którego Ozji jeszcze nie zjadł. Mamy tutaj granulat Verseleilaga, naprawdę jest go bardzo mało, ponieważ jest to uzupełnienie diety. Zioła podstawowe, czyli mniszek lekarski, pokrzywa, mięta i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie, co to jest, ponieważ jest to gotowa mieszanka. Oraz suszone warzywa z własnego suszu. Mamy tutaj m.in. marchewkę. To jest pietruszka. I dziś miałam jeszcze pomidora. Tutaj jest jeszcze pomidor. I tutaj mamy burak. Jest ona również z Trixie, tak jak już wcześniej wspomniałam. Mamy druk takiej świnki morskiej jedzącej marchewkę. Jesteśmy właśnie w trakcie poprawy warunków. Przeprowadziłam Ozjego z klatki 75 cm do klatki 110 cm. Niedługo będzie tutaj mieszkał jego kolega. Niestety wiem, że wymiary dla dwóch samców jest to 120 cm na 60 czy tam 55 cm. Ta klatka ma 110 cm na 60 cm, więc gdy będą już tutaj dwie świnki, zrobię im przedłużkę. Koniecznie napisz, co byś swoim zdaniem poprawiła i jak Ci się podoba wystrój jego klatki. Pozdrawiamy z Ozim. Tutaj mamy golaska, te świnki w kolorze czarnym wyglądają jak małe hipopotamy. W ogóle bardzo chciałabym dotknąć takiej świnki, to musi być mega przyjemne uczucie. Tak jak mały niemowlaczek albo coś takiego, wygląda na bardzo miłą w dotyku i delikatną skórę. Także fajnie, że masz możliwość głaskania na co dzień takiego stworka. Duży plus za klatkę, bardzo fajnie, że takie duże warunki ma zapewniony prosiak. Fajnie, że chcesz adoptować mu kolegę, bo na pewno będzie to bardzo ważne dla tej świnki, bo jak wiadomo są to zwierzęta stadne. Super, że masz świadomość tego, że dla dwóch świnek klatka jest troszeczkę za mała, ale no wiadomo, jesteś w stanie to zmienić, jesteś w stanie powiększyć tą klatkę, więc no tutaj co mogę powiedzieć? Tylko tyle, że bardzo mi się podoba, kiedy młode osoby mają świadomość różnych aspektów dotyczących potrzeb gatunku, który mają w domu i że się interesują tym, żeby te zwierzaki ich miały jak najlepiej, więc naprawdę bardzo mi było miło oglądać ten room tour. Bardzo fajnie, że nad peletem i trocinami była mata, bo to też zabezpieczyło właśnie łapki śwince. Super, że o tym pomyślałaś. Taki nieznaczna zmiana, którą można prowadzić, to jest domknięcie paśnika. Może to było przez nieuwagę, mogło się nie zamknąć czy coś. Tam ewentualnie gdyby świnka włożyła łapkę lub nie wiem, się zaczęła wyrywać, mogłaby sobie zrobić krzywdę, więc ten paśnik kule tam na filmiku widać, że jest otwarty, więc warto by to było domknąć, ale to pomyłka po prostu, czasem się zdarza czegoś nie domknąć i tyle. Nic, to nie jest żaden rażący błąd. Pokazywałaś, że twoja świnka ma domek z kartonu, jednak ten karton jest biały, jest barwiony. Jest to potraktowane jakimiś chemicznymi sposobami wytwarzania, więc radziłabym zamienić go na zwykły szary karton, bo tam widziałam, że świnka gryzła, tam wokół drzwiczek było pogryzione, czy wokół wejścia, więc dobrze by było wymienić to na zwykły szary karton bez nadruków, bo na pewno będzie to bezpieczniejsze niż jakiś właśnie kolorowany. W miseczce, którą pokazywałaś, jest wszystko to, co świnka może jeść. Nawet zaznaczyłaś, że granulat jako uzupełnienie diety, więc widać, że tej karmy też nie można dawać nie wiadomo ile. Super, że także z żywienia świnek masz pewną wiedzę, która pozwala Ci na prawidłową opiekę nad swoim zwierzakiem. Naprawdę jestem zachwycona. Bardzo podoba mi się wystrój Twojej klatki, jest czyściutko, jest tak jasno, bardzo lubię w ogóle szarości i biel, także super, tutaj masz to wszystko zorganizowane.
Oczywiście nie tylko lokum mi się podoba, bo Twój pupil, czyli lokator tej klatki, także mi się bardzo podoba. Naprawdę fajny zwierzak i bardzo się cieszę, że właśnie planujesz dołączyć mu kolegę. I tak naprawdę to, co mi zostało, to życzyć powodzenia w wyłączeniu. Hejka, dzisiaj witam się z Wami Harry i Luna. A więc na początku chcę przeprosić Was za mój głos i już przechodźmy do nagrywania. A więc zacznijmy od klatki. Klatka jest bardzo mała, bo ma 40 cm, 80 cm chyba na 50. Ale to jest przyczyn taki, że miałam na początku jedną świnkę, a świnki mogą sobie wychodzić na pokój, biegać sobie. I właśnie jak robię im takie wybiegi, to mają właśnie ten tunel zwierzęczki. Następnie środek klatki. Właśnie ksiadam. Oczywiście na kuwetę. Środek jest może lepszy, więc jest bardzo zdrowa i pachnąca. Kuweta jest duża. I od tak nauczył się kuwetowania. Właśnie zrobić do bierze. Co jeszcze jest pojedynką? Stixi 4 litrów. Więc czekam na suchy pokarm, a więc jest karma i ziółka, ale nam się niestety wszystko skończyło i jutro jadę do zoologii, żeby kupić więcej. Jeżeli wspomniałam, to sorki, ale tu jest Harry i Tulunka. Obok mam jeszcze taką miseczkę na warzywka, ale różnie używam raz tą, a raz tą. Tutaj są miseczki, których często przynoszę świnkom warzywka. Odmiernik do karmy, tutaj pudełko na karmę, ten tunel. Jeszcze obok mam transporter. No i to wszystko. Myślę, że się spodobało i proszę o ocenkę, co bym mogła zmienić, dokupić i cześć. Przechodzimy do ostatniej klatki, w której mamy dwie świnki. Zdziwiłam się, bo są to świnki różnej płci. Szczerze, mam nadzieję, że są wykastrowane, żeby nie było z tego kinder niespodzianki. Bo z reguły z tego co wiem się trzyma jednopłciowe pary, ale jak się wykastrują, to na pewno nic się też nie stanie, że tam z niepokalanego poczęcia nie będzie, jeżeli są te zwierzaki pozbawione możliwości rozmnażania, więc mam nadzieję, że to właśnie jest taki przypadek, a nie taki, w którym zaraz będziesz miała małe świnki. Jeżeli jest to niewykastrowana parka, to naprawdę warto rozdzielić i udać się do weterynarza na kontrolę, czy przypadkiem świnka nie jest w ciąży. Trochę teraz powiem to, co już wiesz, bo wspominałeś, że klatka jest, wiesz, że jest za mała, bo ma 80 cm. Chociaż jak dla mnie to jest klatka 60, nie 80, więc powinnaś to chyba zmierzyć, bo wydaje mi się, że pomyliłaś wymiary. Więc tutaj warto by było zainwestować w większą, no tak 100-120 cm to naprawdę jest minimum dla świnek, więc no jeżeli miała być możliwość większej klatki, to wiadomo, im większa, tym lepsza. Ale jeżeli nie, to chociaż zakup taką, która spełnia minimum dla tych zwierzątek. Bardzo fajnie, że świnki mogą biegać po pokoju, bo wiadomo, ruch jest bardzo ważny. I samo siedzenie w klatce, nawet tej dużej, nie wystarczy. Świnka, królik, czy nie wiem, inne zwierzaki też powinny mieć możliwość eksplorowania pokoju, oczywiście odpowiednio zabezpieczonego. Jeżeli z kolei chodzi o spód klatki, to można pomyśleć o macie, którą położy się na pelet i trociny, bo jednak pelet może poranić łapki. Świnki mają taką gołą stópkę delikatną, więc ten pelet może zrobić tutaj kuku, a wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć. Także w sumie tutaj wszystko powiedziałam, co mogłam. Myślę, mam nadzieję szczerą, że zakupisz większą klatkę i że mam nadzieję, że świnki są po zabiegu. Jeżeli nie, to wiesz, co robić, trzeba się skonsultować z weterynarzem, ale tak to wszystko, co mogłam doradzić, już doradziłam, a reszta w Twoich rękach.
Także w tym odcinku to by było na tyle. Przypominam o trwającym challenge'u, że do soboty do godziny 15, jeżeli wbijecie 1000 łapek, to w niedzielę pojawi się kolejny room tour z warunkami widzów, a jeżeli nie, to po prostu będzie on w kolejny piątek. Przypominam, że jeżeli jesteś nowy, to zasubskrybuj mój kanał. Kanał się ciągle rozwija, wprowadza nowe zwierzaki, także możesz nie mieć królika, ale może cię zainteresować coś innego z tematyki, którą wpuszczam. I fajnie byłoby, gdybyście dali znać w komentarzu, jak wam się filmik podobał. Także dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że wbijecie te łapki. Kto jak nie wy. Pa!